Czy wszyscy mają się dobrze? To dobrze. Dzisiaj głosimy w Nazarecie. Jak się masz, Joe? Kochamy Cię. Wspaniale jest Ciebie tutaj zobaczyć. Dostrzegłem Cię wcześniej. Nie jesteś w stanie się już przede mną ukryć. Patty i jej mąż właśnie rozmawiali o jego oku. Miał mieć wykonaną operację usunięcia katarakty. Modliliśmy się o to. Modliliśmy się o jego wzrok i o to, aby ta katarakta zniknęła. Kto z Was miał przywilej zobaczenia, jak znika z oka katarakta? Modliłem się w życiu o wiele osób, więc już widziałem na pewno 10, może 12 przypadków zniknięcia katarakty po modlitwie. Czy ty widziałeś wcześniej taki przypadek? W Teksasie spotkałem kobietę, której oczy były całe wypełnione kataraktami. Mówiła, że obraz, który widzi, jest cały czas zamazany. Poprosiłem dwie kobiety, żeby się o nią pomodliły. Gdy tylko one ją dotknęły, momentalnie katarakty zniknęły z jej oczu. Stan jej oczu był tak zły, że mogłeś naocznie zobaczyć te katarakty. Widać było, że jej oczy miały inny odcień. Pomodliliśmy się o niego, ale nic się nie wydarzyło. Wiesz, jeżeli pójdziesz z taką sprawą do lekarza, to nie oznacza, że jesteś przegrany. Nie myślisz sobie, no, nasza wiara zawiodła. Musisz mieć wiarę we wszystkim, co robisz. Nie chodzi o to, że wygrywasz albo przegrywasz. Nie ubierasz płaszcza wiary po to, żeby wygrać, a następnie nie zdejmujesz go, kiedy idziesz do lekarza. Masz relację z Bogiem, chodzisz z Nim, On Ciebie kocha. On poszedł do lekarza i przeszedł zabieg usunięcia katarakty. Patty powiedziała, że lekarze po zabiegu powiedzieli, że są zadziwieni jego stanem wzroku. Byli bardzo zadziwieni tym, jak dobry był jego wzrok po zabiegu. Powiedzieli, że bardzo ich to zaskoczyło. Taka sytuacja pokazuje, jakie są plusy trwania w wierze. Osoba cyniczna wyszukuje we wszystkim najmniejszego problemu, tak aby móc całą sprawę zdyskredytować. My nie jesteśmy powołani do tego, żebyśmy byli cyniczni. Jesteśmy powołani do tego, żebyśmy byli wierzący. Więc myślisz sobie, modliłem się, wierzyłem, ale nie zobaczyłem, żeby coś się wydarzyło. Ale ostatecznie moje oko jest w lepszym stanie, niż lekarze się spodziewali. Więc musi mieć to jakiś związek z Bożą miłością i z tym, że pozostałem w wierze. Nie wybierasz jednego albo drugiego, cały czas trwasz w wierze. Josh pewnie zobaczy ten materiał. Cześć Josh i Elisa, kochamy Was. Oni mieszkają w Australii. Zostawił mi wczoraj wiadomość na poczcie głosowej. Ich mały chłopiec przewrócił się na ziemię i całkowicie rozbił sobie nosek. Powiedział, że jego nosek był cały purpurowy i wyglądał naprawdę strasznie. To był ich mały chłopiec, Eliasz. Chwycił go w ręce i pomodlił się o niego. Zaczęli potem go szykować, ponieważ chcieli pojechać do najbliższego szpitala. Więc robili coś praktycznego. To jest ich dziecko, więc zabierają go do szpitala. Ma rozbity nos. Ale pierwsze, co zrobił, to pomodlił się o niego. W trasie chłopczyk przestał płakać. Tata obrócił się i zobaczył, że jego nosek wygląda tak, jakby nic nigdy się nie wydarzyło. Czy to nie jest fajne? Wydarzyło się to mimo tego, że jechali do szpitala. Musisz uważać, żeby nie dać się wpędzić w to miejsce pełne potępienia. Wielu ludzi ma z tym tak wielki problem. Gdybym wierzył, nie musiałbym robić tego i tego i tamtego. W wyniku tego myślenia powstaje presja. Dla nich wiara jest związana z jakąś ogromną presją. Albo wygrywasz i zwyciężasz, albo przegrywasz. Przede wszystkim jesteśmy w relacji z Bogiem i jesteśmy w Nim zakochani. Nie musisz żyć pod tego rodzaju presją. A jeżeli żyjesz pod tą presją, to w niewłaściwy sposób patrzysz na swoją relację z Bogiem. Co wy na to? Są umówieni na piątek na usunięcie kolejnej katarakty. Mamy więc wystarczająco dużo czasu, żeby się za nią zabrać. Pomódlmy się teraz o jego oko. Czy możemy to zrobić? Wierzmy w to, że ona całkowicie zniknie z jego oka. Ojcze, tak bardzo Ciebie doceniamy. Wierzymy w Ciebie. Uczymy teraz o przymierzu oraz o wierze. Jego wzrok jest dużo lepszy, niż spodziewali się tego lekarze. Cieszymy się z tego i prawdziwie dziękujemy Ci za to. Ale Boże, my wiemy. Wiemy, że jesteś wszechmocnym Bogiem, przed którym ta katarakta może po prostu zniknąć. W naszym życiu jest autorytet w imieniu Jezusa, a my kochamy tego człowieka. Ojcze, dziękujemy Ci teraz za Twoją łaskę nad jego życiem. Kataraktu masz zniknąć z jego oka. Zniknij. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty czynisz to w tym momencie.
Wykonujesz operację nożem Ducha Świętego. Niech ona zniknie z Jego oka teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za Jego oczy, które są zdrowe i silne i będą Mu służyć przez całe Jego życie. Dziękujemy Ci za to, Ojcze, w imieniu Jezusa i dziękujemy Ci za Twoją niesamowitą miłość. Amen. Wierzenie Bogu jest zawsze dobrą rzeczą. Wiem, że poświęciłem na to wczoraj dużo czasu. Czytałem wczoraj różne fragmenty. Mówiliśmy o różnych przypadkach i incydentach uzdrowienia w Biblii. Gdy głosisz o uzdrowieniu, musisz bardzo mocno trzymać się życia Jezusa. Jeżeli tego nie zrobisz, będziesz patrzył na nasze życie. A nasze życie i Jego życie w tej dziedzinie nie jest do siebie podobne. My cały czas dorastamy do miejsca, w którym On jest. Musimy cały czas się pilnować. Gdy rozmawiamy i głosimy o uzdrowieniu, cały czas musimy patrzeć na przykład, jaki daje nam życie Jezusa. Jeżeli tego nie będziemy robić, to będziemy popełniać błędy. Wielu ludzi głosi w oparciu o swoje doświadczenia. Głoszą o tym, że ich modlitwy nie zostały wysłuchane. W kościele bardzo często słyszysz frazę: nie wiem, dlaczego Bóg go lub jej nie uzdrowił. Mnóstwo kaznodziei mówi: nie wiemy, dlaczego Bóg nie zawsze uzdrawia. Tego typu komentarze wprowadzają zamieszanie. Dlaczego? Ponieważ na początku przeczytaliśmy, że On zawsze jest tak i amen. Czy Bóg jest w nastroju tak i amen, czy nie? Jest, czy nie? Jest zarówno w nastroju, jak i w trybie tak i amen. Czy jest tak, czy nie? Jest. Czy ma jakiś inny sposób myślenia poza tym? Czy w Bożych myślach jest cokolwiek innego niż tak i amen? Paweł bardzo wyraźnie powiedział, że tak jest. Zajrzyjcie ze mną szybko do 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. Chcę wam pokazać jeszcze kilka fragmentów. Chcę, żebyście zobaczyli, jak wiele fragmentów to potwierdza. Wcześniej wspominaliśmy o 11 rozdziale Ewangelii Marka oraz 17 rozdziale Ewangelii Mateusza. Mówiliśmy też o 21 rozdziale Ewangelii Mateusza. Pamiętacie te fragmenty? Mówią o tym, w co wierzymy. Mówią o przyjmowaniu tego, o co wierzymy. Mówią o przemawianiu i o przyjmowaniu. O przemawianiu do góry, która rzuca się w morze. Nad żadną z tych obietnic nie ma gwiazdki, która przenosi nas do odnośnika, w którym jest napisane, no chyba, że Bóg suwerennie zdecyduje się uczynić coś inaczej. Nie jest nigdzie drobnym druczkiem napisane, no chyba, że nie jest to Bożą wolą. Nie ma tych druczków tam. Dlatego my też nie możemy ich tam umieszczać. Nie jestem narodzony na nowo jakoś bardzo długo. Mam w Panu dopiero 16 lat, ale przez ten czas zdążyłem napatrzeć się na to, w co naprawdę wierzymy. Wygadujemy naprawdę dużo bzdur i musimy uważać na to, co mówimy w kwestii uzdrowienia. Jestem przekonany, że w większości przypadków pozwalamy sobie na to, żeby naszą teologię kreowały nasze doświadczenia. Zamiast tego naszą teologię powinno definiować życie Jezusa. Życie Jezusa pokazuje Bożą wolę na temat uzdrowienia. Musi tak być. Jezus jest objawioną wolą Bożą. Jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Gdy widzisz to, jaki jest Jezus, widzisz to, jaki jest Ojciec. Jest wyrazem Bożej osobowości. Jest światłością Jego chwały. Właśnie zacytowałem wam kilka fragmentów. Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, do Kolosan. 14 rozdział Ewangelii Jana. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana mówi: Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, o Nim nam opowiedział. A więc to jest naprawdę istotne. Chcemy chodzić w objawieniu na temat uzdrowienia. Chcemy chodzić i funkcjonować w łasce, która jest dla nas dostępna. Ponieważ jest to bardzo potężny, a jednocześnie potrzebny nam aspekt naszego życia. Czy nie macie wrażenia, że jest więcej chorób wokół nas niż kiedykolwiek wcześniej? Nie wydaje mi się, że to jest tylko wrażenie. Wydaje mi się, że naprawdę tak jest. Wiem jedno, kiedy na ulicy modlisz się o chorą osobę i ona zostaje uzdrowiona, to jest to dobry dzień. Uzyskujesz całkowity dostęp do serca takiej osoby. Uzdrowienie jest świetnym ziarnem, które możesz w kogoś zasiać. Uzdrowienie jest jak kropka postawiona po zdaniu: Jezus Cię kocha. Czyż nie jest tak? Małe słowo wiedzy, małe słowo prorocze, rozpoznanie na temat tego, co dzieje się w życiu osoby. Boża moc jest jak kropka postawiona na końcu zdania: Jezus Cię kocha. Bóg również chce, żeby to tak funkcjonowało. Zobaczcie, co jest napisane w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza. Boże, uwielbiam Cię.
Dziękuję Ci. Czyń to, co chcesz. W wersecie 7 jest napisane: a idąc, głoście, przybliżyło się Królestwo Niebieskie. W innym tłumaczeniu Królestwo Niebieskie jest tutaj. Czy to nie jest niesamowite? Mówiliśmy o tym w poprzednim tygodniu. Może to było na początku tego tygodnia, ale wydaje mi się, że mówiliśmy o tym w poprzednim. Nie patrzcie tam ani tam. Królestwo Boże jest tutaj. Dlatego Twoja tożsamość jest istotna. Dlatego nie możesz pozwalać, aby Twoje uczucia, ludzie czy wydarzenia Twojego życia Cię okłamywały. Swoją tożsamość odnajdujesz w Chrystusie. Gdy jechałem tutaj dzisiaj rano, byłem już trochę spóźniony. Mój przyjaciel Todd zadzwonił i chciałem z nim trochę porozmawiać. W końcu musiałem mu powiedzieć, muszę kończyć, bo prowadzę szkołę dzisiaj. Już nie rozmawiam z nim tak często jak kiedyś. Jadąc tutaj, coś mnie uderzyło. Wiecie co? Pomyślałem sobie o tym, że Bóg wybrał mnie. Naprawdę mnie to rozczuliło. I czuję się tak samo też teraz. Proszę wybaczcie mi to. Ale On mnie wybrał. On mnie pragnie. Jestem dla Niego radością i przyjemnością. On chce żyć w moim wnętrzu. Jadąc samochodem, mówiłem do Niego głośno, tak jak gdyby On siedział obok mnie. I mówiłem, Ty pragniesz dać mi królestwo. Pragniesz żyć we mnie. Obmycie mnie Twoją krwią sprawiło Ci radość. Usprawiedliwiłeś mnie w swoich oczach, ponieważ mnie kochasz i mnie chcesz. Myśląc o tym, tryskałem radością. Nie ma nic złego w takiej radości i w tym, żeby w ten sposób myśleć. To jest dużo lepsze niż myślenie co chwilę o czymś innym, zwłaszcza jeśli te rzeczy są negatywne. To dużo lepsze niż zastanawianie się, jak przeżyjesz dzisiejszy dzień. Może powinniśmy rozpocząć dzień, myśląc o tym, że On nas chce, pragnie, wybrał nas i że nasza tożsamość jest w Nim bezpieczna. Zaczynając w ten sposób dzień, gdy ktoś Ci zajedzie drogę, to Ty z serca taką osobę pobłogosławisz. Powiesz cześć, przyjacielu. Będziesz w stanie powiedzieć świadectwo. Słuchajcie, ktoś mi zajechał drogę, a ja mu pomachałem. Gdy będziecie głosić, idźcie, mówiąc, Królestwo Boże jest gdzie? Tutaj. Niektóre tłumaczenia mówią, przybliżyło się. Jennifer, jak możesz, to wstań na chwilkę. Załóżmy, że ona spaceruje sobie po sklepie. Przechodząc obok kogoś w sklepie, powiedz mi, gdzie znajduje się Królestwo? Tutaj. Mówisz do niej, cześć, jak się masz. Wiecie, jaką koncepcję chce nam Jezus pokazać? Że tak naprawdę mówimy Jennifer, słuchaj, Królestwo Boże jest bardzo blisko Ciebie. Gdzie ono się znajduje? Jakiś metr od Ciebie. Jest naprawdę blisko. Tak naprawdę jest tak blisko, że jest tutaj. Rozumiecie tę zasadę? W dzisiejszych czasach nie używamy tego języka. Nie mówimy, przybliżyło się Królestwo Boże. Po prostu to jest koncepcja, którą On chce, żebyś Ty zrozumiał. Chociaż ja czasem komunikuję się z ludźmi w ten sposób. Dlaczego Jezus mówi nam, że Królestwo Boże się przybliżyło? Ponieważ jest w zasięgu. Nawet chyba jest tłumaczenie, które w ten sposób brzmi. Królestwo Boże jest w naszym zasięgu. Na tym przykładzie widzimy, że to jest prawdą. Królestwo Boże jest tutaj, jest w zasięgu. Jeżeli jest tak blisko, to po prostu powinieneś pójść, kogoś znaleźć i go dotknąć. Jeżeli Królestwo Boże jest w tobie, szkoda by było, żebyś ludzi omijał. Mam was. Szkoda by było, gdybyś miał Królestwo Boże w sobie, a nawet nie chciałbyś kogoś dotknąć swoim łokciem. Myślę, że zrozumieliście zasadę. Królestwo Boże się przybliżyło. Jest na wyciągnięcie ręki. Z tego powodu tak istotna jest tożsamość i tak dużo o niej rozmawialiśmy. Myślę, że nawet podsumujemy całą szkołę tematem tożsamości. Musisz wiedzieć, kim się stałeś dzięki Niemu, ponieważ Królestwo Boże jest tutaj. Na czym polega paradoks? Królestwo Boże jest tutaj bez względu na to, czy w to wierzysz, czy nie. Duch Boży mieszka w nas, bez względu na to, czy sobie zdajesz w pełni sprawę z tego, co to oznacza, czy nie. On w tobie jest. Są ludzie, którzy zdają sobie sprawę ze swojej potrzeby Zbawiciela, ale całe życie wierzą w to, że na przykład Boża moc już nie jest na dzisiaj. Nie wierzą w chrzest Duchem Świętym czy w uzdrowienie. Nie wierzą w modlitwę innymi językami i w wiele innych rzeczy. To wszystko jednak nie zmienia faktu, że Królestwo Boże nadal w nich jest. Czy to nie jest niesamowite? Nie wydaje mi się, żebyście wy chcieli być takimi ludźmi. Jesteście na tej szkole, ponieważ chcecie chodzić w Duchu Świętym.
Wiem, że nie chcecie zrozumieć tego, co było w waszym wnętrzu dopiero wtedy, kiedy staniecie przed Panem w Jego chwale, wpatrując się w Jego oczy wypełnione Jego płynną miłością. Myślę, że do czasu spotkania się z Nim powinniśmy mieć świadomość tego, co jest w naszym wnętrzu. Chcesz mi powiedzieć, że cały czas byłeś w moim wnętrzu? Idźcie głosić, że przybliżyło się Królestwo Boże, że jest na wyciągnięcie ręki. Ten werset znajduje się we wszystkich waszych Bibliach. W przypisach mojej Biblii jest jeszcze inne tłumaczenie. To, które jest popularne w polskich tłumaczeniach. Przybliżyło się. Widzicie, jak bardzo to jest prawdziwe? Królestwo Boże przybliżyło się do ciebie. Gdy David Hogan tutaj był, podzielił się świadectwem, które usłyszałem, gdy słuchałem go po raz pierwszy. Poszedł do domu kobiety, która była sparaliżowana od 15 lat. Powiedział, proszę pani, dzisiaj jest dla pani dobry dzień, ponieważ Królestwo Boże przyszło do pani domu. Ona odpowiedziała, naprawdę, gdzie jest to królestwo? Patrzy na nie pani. To jest coś niesamowitego. Tak wygląda właściwa tożsamość. Zgadzacie się? Patrzy pani na nie. Czy to nie jest cudowne? Swoją drogą bardzo podoba mi się twoja nowa fryzura. Naprawdę, już wczoraj chciałem ci to powiedzieć, ale w końcu nic nie powiedziałem. Ale widzisz, przynajmniej mówię to teraz, po tym jak wyszłaś do przodu. Naprawdę ci dobrze w tej fryzurze. Głoście mówiąc, zobaczcie, jakie istnieje tutaj połączenie. Głoście mówiąc, Królestwo Boże co zrobiło? Przybliżyło się. Jest tutaj. Co jest napisane tuż po tym fragmencie? Dlaczego mamy uzdrawiać chorych? Ponieważ uzdrowienie jest częścią Królestwa. To naprawdę nie jest skomplikowane. To jest naprawdę proste. Może zastanawiasz się, czy po to przyszedłeś na tę szkołę? Te rzeczy są naprawdę proste. Ale są zapisane zarówno w mojej, jak i twojej Biblii. Nie wiem, dlaczego tak bardzo kłócimy się o temat uzdrowienia. Kłócimy się, ponieważ modlimy się o ludzi i nie widzimy efektu. Nasze umysły nie są w stanie sobie z tym poradzić. Wymyślamy na to jakieś odpowiedzi, które są wymysłem naszego intelektu i są one dla nas ważniejsze niż to, co jest napisane w Słowie. Czy potrzebujesz mikrofonu? Chciałbyś coś powiedzieć? Ona przynosi już mikrofon Antoniemu, a wy spójrzcie na to. Uzdrawiajcie chorych, oczyszczajcie trędowatych. Jeżeli mamy głosić Boże Królestwo, a potem mamy uzdrawiać chorych i oczyszczać trędowatych, to czy wolą Bożą jest uzdrowienie? Czy on, mówiąc uzdrawiajcie chorych, nie miał na myśli wszystkich chorych? Czy jest tutaj napisane, uzdrawiajcie tych, których wam wskażę? Nie, powiedział, uzdrawiajcie chorych. Oczyszczajcie kogo? Trędowatych. Słowo trędowaci w liczbie mnogiej oznacza wszystkich trędowatych, jacy żyją na ziemi i jacy żyli w historii. A więc wolą Bożą jest uzdrowienie trędowatego. Nie jest tutaj napisane, uzdrawiajcie wybranych trędowatych. Naprawdę musimy się pochylić nad Słowem, żeby zrozumieć ten temat. Jakich mamy wskrzeszać umarłych? Wskrzeszanie umarłych jest wymienione w tym samym zdaniu, co uzdrawianie chorych. A więc dla Boga jest to jednym i tym samym. My natomiast cały czas boimy się śmierci. Myślimy, że to Bóg gdzieś nas zabiera. My myślimy, że Bóg i ludzi zabiera. Jednocześnie On mówi, że my mamy wskrzeszać umarłych. Bóg nas przyjmuje do siebie, ale nie zabiera stąd. Rozumiecie to? Jest tutaj napisane, wskrzeszajcie jakich umarłych? Umarłych. On nie odnosi się tutaj tylko do tych, którzy umarli jako chrześcijanie. Ten fragment mówi o umarłych, o wszystkich umarłych. Zresztą, czy wskrzeszenie osoby, która nie jest wierzącą, nie jest jeszcze wspanialsze? Przecież wiemy, że osoba, która umarła w Chrystusie, nie jest martwa. Osoba, która umarła bez Chrystusa, umrze drugą śmiercią. Ona jest naprawdę martwa. Nie mówię tutaj o śmierci, którą jest brak świadomości. Mówię tutaj o śmierci, czyli o ciemności, a nie o świetle. Ktoś z was podszedł do mnie i zapytał się mnie, proszę, przypomnij mi, kim byłeś. Ktoś z was podszedł do mnie i zapytał się mnie, czy wierzę w istnienie piekła. Zapytałeś mnie, chcę wiedzieć, co uważasz na temat piekła. Powiedziałem, oczywiście, piekło istnieje. Ponoć dużo ludzi głosi i wierzy teraz w to, że piekło nie jest prawdziwym miejscem. Nie tego nauczał Jezus. Nie dajcie się zwieść w dniach ostatecznych. No i nagrało się. Dan Moller uważa, że piekło istnieje. Nie głoszę o piekle, ponieważ to Boża dobroć doprowadza człowieka do upamiętania. Ale prawda jest taka, że czasem trzeba o pewnych rzeczach wspominać. Po prostu tym, co uratowało moje życie, była Boża dobroć. Boże miłosierdzie zdobyło moje serce. I o tym mówię.
Myślałem o tym wtedy, kiedy mówiłeś o uzdrowieniu. Przypomniały mi się czasy sprzed 10-15 lat. Byłem wtedy kierowcą ciężarówki. Tego typu praca bardzo często generuje sytuacje, w których ranisz się w rękę. Po kilku takich sytuacjach pomyślałem sobie, po prostu zacznę się modlić. Podoba mi się to. W ten sposób budujesz swoją wiarę. Modliłem się więc o te części ciała, w które się uderzałem. Okazywało się po kilku godzinach od takiego wydarzenia, że nie byłem już w stanie zlokalizować źródła bólu, ani miejsca, w którym dokładnie się uderzyłem. Bóg przypomniał mi, że używał tych sytuacji do tego, żeby zbudować moją wiarę w to, że mogę efektywnie modlić się o uzdrowienie. Gdy się nawróciłem, bardzo często głosiłem o uzdrowieniu. Zdałem sobie po pewnym czasie sprawę z tego, że nie mam nic przeciwko pójściu do lekarza. Nie znajdziecie kazania, na którym sprzeciwiam się pójściu do lekarza. Ja nawet nie myślę w tych kategoriach. Nie jest to dla mnie żaden problem. Niektórzy ludzie o to się potykają i zadają pytania, czy można iść do lekarza, czy nie. Ja tylko mówię, bez względu na to, co robisz, rób to w wierze. Niemniej jednak, czasem mówiłem, że nauczyliśmy się wszelkim kosztem uciekać przed bólem. Bardzo szybko chcemy się znaleźć w miejscu, w którym nie odczuwamy żadnego dyskomfortu. Czasem nie chcemy zapłacić ceny, która jest potrzebna do tego, żeby wzrosła w nas wiara albo objawienie. Załóżmy, ktoś się budzi z bólem głowy. Większość z nas bez myślenia bierze w takiej sytuacji tabletkę. Robimy to, ponieważ tego nauczyliśmy się w naszym życiu, że gdy boli nas głowa, to bierzemy tabletkę. Co by się stało, gdybyś powiedział, polegam na tych tabletkach, odkąd pamiętam. Ale Boże, przecież Ty mnie kochasz. Odłóż tę buteleczkę na blat. Podziękuj Bogu za to, że Ciebie kocha i przemawia nad sobą słowa uzdrowienia. Połóż na siebie swoje własne ręce. Powiedz, Panie Boże, po prostu będę Ci wierzył, że załatwisz tę sprawę. Zostałem wyszkolony w myśleniu, że tabletki załatwiają sprawę, że muszę brać tabletki na stawy. Ale co się stanie, jeżeli ja będę uwalniał swoją wiarę w tych kwestiach? Nie mówię Ci, że masz wyrzucić wszystkie swoje tabletki, ale mówię, że przyzwyczailiśmy się do określonego sposobu życia i w tym sposobie życia nie ma wiary ani przemiany. Po prostu próbujemy mechanicznie pozbyć się problemu. Ja akurat nigdy nie miewam bólu w głowie. Nic takiego mi się nie przytrafia. Ludzie mówią, no to jesteś szczęściarzem. Może mógłbym się z tym zgodzić, może faktycznie jestem szczęściarzem. Jednocześnie wiem, jak ja żyję. Wiem, jak funkcjonuję. Rozprawiam się z pewnymi rzeczami w moim życiu. Wierzę, że On zapłacił za mnie niesamowitą cenę. Pamiętam, któregoś razu bolała mnie głowa. Pomyślałem sobie, nie ma opcji, nie biorę żadnej tablety. Tak po prawdzie, gdy nasze dzieci były małe, nie pamiętam, żebyśmy mieli w domu ibuprom albo aspirynę. Funkcjonowaliśmy bez nich ja i moja żona z dwójką dzieci przez 15 lat. Teraz mój syn czasem zażywa Advil. Widuję go na półeczce co jakiś czas. Ale zacząłem widywać go dopiero od roku albo dwóch. A tak to mam wrażenie, że w naszym domu nigdy nie było tych tabletek od momentu mojego nowego narodzenia. Nie mieliśmy nawet Advilu. Jeżeli chodzi o mnie, dla mnie jest to coś fajnego. Któregoś razu jednak się obudziłem i czułem, że boli mnie głowa. Ja w takich sytuacjach się modlę. Uwierz mi, to jest dobry dzień, kiedy modlisz się o coś związanego z Twoim ciałem i to się dzieje. Powiedzcie, czy to nie jest fajne? Powiesz mi, spożycie tabletki jest jeszcze prostsze. Różnica pomiędzy modlitwą a tabletkami jest następująca. Stosując jedno, poznajesz Boga bardziej. Zaczynasz bardziej Mu ufać. Coraz bardziej rozumiesz, że jesteś z Nim w przymierzu. I jeszcze bardziej się w Nim zakochujesz. A stosowanie tabletek już nie ma tych pozytywnych skutków ubocznych. Gdy znajdziesz się w takiej sytuacji, stań w wierze. Nawet jeżeli korzystasz z tabletek, to nie rób tego bez wiary. Powiedz, Boże, wezmę te tabletki. Stałem teraz w wierze przez ostatnie 45 minut. Naprawdę mnie boli i muszę pójść do pracy. Więc wezmę te tabletki, ale dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Nie zamieniaj swojej relacji z Bogiem w metodę. Wiecie, co często ludzie mówią w takiej sytuacji? Modliłem się, ale to nie podziałało. I dlatego wziąłem tabletki. Czujecie to? Modliłem się, nie zadziałało, więc wziąłem tabletki. Zdradzę to postawę, która traktuje modlitwę jak jakąś metodę. Albo magiczną formułkę. Kiedyś mawiałem, synonimem imienia Jezusa nie jest słowo abrakadabra. Nie czekasz na to, aż nagle wyskoczy królik z kapelusza. Donna, jest coś, czym chcesz się podzielić?
Co robisz w sytuacji, w której się modlisz? Coś przychodzi, ale potem wraca. Modlisz się, a to później znowu wraca. Jak podchodzisz do takiej sytuacji? Dokładnie w taki sam sposób. Ojcze, Ty już usunąłeś tę dolegliwość. Twoja miłość do mnie jest pewna. Choroba, nie masz prawa do mojego ciała. Szczerze to, głównie widziałem takie sytuacje w przypadku chrześcijan. Wydaje się, że jest to forma ataku na objawienie, które wypływa ze słowa. Rzadko obserwuję coś takiego, modląc się o osobę na ulicy, zwłaszcza o osobę nie na nowo narodzoną. Modlitwa o osobę nie na nowo narodzoną na ulicy o uzdrowienie jest wspaniałym ziarnem. Kiedy ona zostaje uzdrowiona i spotykasz ją z powrotem, zasiewasz w nią kolejne ziarno. Mówisz, musisz pomyśleć, co to wszystko znaczyło. Jezus jest prawdziwy i naprawdę Cię kocha. W ten sposób jeszcze bardziej dostajesz się do ich serca. Bardzo rzadko jednak jestem w sytuacji, w której spotykając osobę, o którą modliłem się wcześniej i została uzdrowiona, okazuje się, że choroba jej wróciła. Kiedyś co tydzień chodziliśmy po jednym określonym osiedlu. Spotykaliśmy tam ludzi, o których się modliliśmy wcześniej i okazywało się, że wszystko nadal jest w porządku. Dużo częściej taka sytuacja ma miejsce w przypadku chrześcijan. To mi pokazuje, że jesteśmy na wojnie. Wróg nie chce, żebyś miał objawienie Bożej miłości. Załóżmy, że wróg miał swój przyczółek w Twoim życiu, jeżeli chodzi o jakiś aspekt Twojego zdrowia. Nagle zostajesz uzdrowiony. On pozwala Ci przez chwilę cieszyć się tym uzdrowieniem, podzielić się tym faktem z trzema osobami, a następnie uderza jeszcze raz. Ma nadzieję, że Twoja dusza się załamie, że pomyślisz sobie, o nie, i zaczniesz użalać się sam nad sobą. Boże, przecież myślałem, że już zostałem uzdrowiony. Wiecie, o co mi chodzi. Chcę, żeby z Twoich ust zaczęła wypływać niewiara. Pokazujesz w ten sposób diabłu, jak na Ciebie wpłynąć. Gdy przychodzi nawrót bólu, mówisz nie. Nie zgadzam się na to. Twoja miłość do mnie jest pewna. Dzięki Tobie za to, że już mnie uwolniłeś. Jezu, zapłaciłeś niesamowitą cenę za mnie. Ogłaszam, że ta choroba czy ból nie jest Twoją wolą. Dlatego niech się wynosi w imieniu Jezusa Chrystusa. Nigdy nie możesz wycofywać się z miejsca wiary. Załóżmy, że masz zdiagnozowaną cukrzycę. Jakąś chorobę, której symptomom musisz czoła stawiać codziennie. W takiej sytuacji jest ważne, aby wzrosnąć do tego miejsca, o którym mówimy. Choroba, której symptomy odczuwasz codziennie, próbuje Ciebie złamać i zmęczyć. Nigdy nie chorowałem na coś, co ciągnęłoby się jakoś bardzo długo. Rzeczy, które mi się przydarzały, były bardzo ekstremalne, bardzo trudne, ale szybko mijały. Nie chcę w żaden sposób tego porównywać do chorób, które trwają bardzo długo. Takie choroby z kolei mają psychologiczny efekt. Próbują Ciebie złamać. Nie możesz pozwolić sobie na to, żeby w swoim myśleniu zgodzić się na tę chorobę. Nie możesz dać się złamać w swojej psychice. Bez względu na wszystko, prawda zawsze jest prawdą. Proszę, nie odbierzcie tego jako potępienie. Ale naoglądałem się sytuacji, w których niewłaściwy sposób myślenia, niewłaściwy sposób mówienia i wierzenia przeciągał coś, co mogło trwać 2 tygodnie, w coś, co trwało 2 lata. Rozumiecie, o co mi chodzi? Innymi słowy, na przykład nie myślisz, że ta słabość czy choroba nie jest Bożą wolą. Być może na samym początku już zaczynasz narzekać. Ta dolegliwość sprawia, że się zmagasz. Cytujesz słowo, ale tak naprawdę w swoim sercu jesteś zniechęcony. Dlaczego to nie działa? Dlaczego to nie działa? No nie, znowu to samo. Po 2 miesiącach jesteś jeszcze bardziej zniechęcony niż na samym początku. Po 2 latach ta słabość czy choroba staje się warownią w Twojej duszy. Dlaczego? No bo już to trwa 2 lata, nie 2 miesiące. A co jeśli 2 lata zamienią się w 10 lat? Widzicie, pewne rzeczy w ten sposób się rozwijają. Dlatego mamy przede wszystkim nabywać mądrości i zrozumienia. Choroby długoterminowe mają zupełnie inny wymiar. Z kolei niektórzy załamaliby się, będąc pod nagłym, ekstremalnym atakiem. Pan objawił mi, że jedna z moich nagłych dolegliwości była wynikiem czarów. W mojej sypialni pojawiła się demoniczna istota. Diabeł bardzo szybko zdradził się z tym, co stoi za moją dolegliwością. Wiem jednak, że taka sytuacja wielu ludzi by przeraziła. Gdy było po wszystkim, w Duchu Świętym płakałem przez 1,5 godziny na moim łóżku. Ta sytuacja była naprawdę ekstremalna. Była bardzo radykalna. Stał za nią niesamowicie przebiegły plan. Przemawiały do mnie demony, które brzmiały jak Bóg. To było naprawdę szalone.
Jednocześnie demony przemawiały do mojej żony. Próbowały podrobić głos Ducha Świętego. Mówiły jednocześnie całkowicie sprzeczne rzeczy do mnie i do niej. To, co mówiły w moich uszach, brzmiało jak słowa przyjaciela. To, co mówiły do mojej żony, budziło w niej frustrację. Chciały, żeby zaczęła się modlić w oparciu o strach, w oparciu o jej uczucia do męża. Wiedziałem, że ten atak jest demoniczny. Z tego powodu zdecydowałem, że nie pójdę do żadnego szpitala. Zdecydowałem, jeżeli to coś mnie zabije, to mnie zabije. Ale tak naprawdę wierzę, że zwyciężymy, że przejdziemy przez tę sytuację i wyjdziemy z niej z większym objawieniem. Nie ma znaczenia to, przez co przechodzę, skoro Jezus został tak bardzo umęczony za mnie. Ja chcę wyjść z tej sytuacji, znając Boga jeszcze lepiej. Wiedziałem, że to jest atak demoniczny i dlatego zabroniłem mojej żonie dzwonić po lekarza. Szukanie pomocy u lekarza w tej sytuacji nie było dla mnie żadną opcją. Wiedziałem, że za wszystkim stoi duch demoniczny. Żadna osoba na świecie nie mogła mnie przekonać o tym, że jest inaczej. A to właśnie starał się uczynić ten demon. Mówił mi, jesteś takim wspaniałym wierzącym. Tak wspaniale stoisz w wierze. Trzymasz się tego, w co wierzysz i nie zasługujesz na to, żeby odczuwać taki ból. Nie ma nic złego w tym, żebyś po prostu poszedł do lekarza. Zgadzałem się ze wszystkim, co ten głos mówił. Jedyny problem był w tym, że on nie pasował do tej sytuacji. Po co iść do lekarza, jeżeli atak jest demoniczny? W tym samym czasie ten sam demon mówił do mojej żony, twój mąż jest tak uparty, że położy się tutaj na podłodze i umrze, na twoich oczach i na oczach twoich dzieci. Ona wraz z dwójką dzieci płakała, siedząc na podłodze. Cała trójka płakała, ponieważ wyglądałem, jakbym umierał. Słyszała głos, który mówił jej, twój mąż jest taki uparty. Jeżeli ty jesteś diabłem, to tak, to jestem uparty. Bóg jednak takiej postawy nie nazywał uporem. Zamiast tego patrzy na mnie jak na wiernego wojownika. Inaczej z diabłem określamy tę samą sytuację. Bóg patrzył na mnie wtedy jak na osobę, która nie idzie na kompromis. Czy nie jest niesamowitym to, jak podstępny jest diabeł? W tym samym momencie chciał zagrać zarówno mi, jak i mojej żonie na emocjach. Gdy to wszystko się skończyło, i nie chcę teraz opowiadać tej historii ze szczegółami, bo nie wydaje mi się, że mam to zrobić dzisiaj rano. Położyłem się na swoim łóżku i płakałem. Nie mogłem przestać płakać przez godzinę albo półtorej godziny. Wiecie dlaczego? Poczułem, że Kościół nie jest gotowy na duchową walkę tego typu, ponieważ jesteśmy tak miękcy, kochamy siebie samych i nie rozumiemy, dlaczego jesteśmy chrześcijanami. Ból naprawdę nam przeszkadza. Ja patrzę na Jezusa. On w ciele przeszedł przez coś, co nazwalibyśmy absolutnym piekłem. Jakie znaczenie ma to, że duch demoniczny próbuje mnie wykosić? Jakie to ma znaczenie? Ja nigdy nie umrę. Jestem na zawsze zaakceptowany przez Boga. Jakie znaczenie ma to, że przez coś przechodzę teraz w ciele?